Pamiętacie, jak wam mówiłem, że do końca roku nie będzie żadnej trasy? I oto Łomianki. Za mną pierwszy punkt dzisiejszego spotkania i z Łomianek jadę sobie dzisiaj do Bydgoszczy. Jest 16 punkt na zegarze, cholera, zeszło mi 2 godziny na spotkanie. Myślałem, że pójdzie trochę szybciej, ale za miło się rozmawiało. W Bydgoszczy będę o 19 punkt, mówi moja nawigacja, czyli teoretycznie 18.30, jak znam życie. To nie ze względu na to, że będę jakoś łamać przepisy, tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ taka jest tendencja tej nawigacji, że ona pokazuje zazwyczaj taki nieco bardziej negatywny scenariusz, ale jak będzie, zobaczymy na trasie. Dzisiaj jestem optymistą również z tego względu, że jest okres między świętami a Nowym Rokiem. W związku z czym ruch teoretycznie ma szansę być nieco mniejszy. I tylko po drodze jeszcze namierzę stację benzynową. Nie będę tankować, wręcz przeciwnie. A potem co będzie, zobaczymy. Wam pokażę jeszcze jeden case o tym, jak wszystko idzie z duchem czasu. Jestem ostatnio mega przeciwnikiem radia ze względu na takiego tradycyjnego radia, ze względu na reklamy suplementów. Niekoniecznie mnie interesuje, co to jest świąt odbytu oraz na co pomoże mi Eutanol Max oraz czym jak odróżnić infekcję bakteryjną od grzybiczej. W związku z tym, słuchajcie, z duchem czasu poszły aplikacje mobilne przeznaczone do samochodu, a wraz z nimi pojawił się Spotify, który działa za pośrednictwem wpiętego telefonu do adaptera, który mam w podłokietniku. Jest to fajna opcja, ponieważ wszystkim steruję z pozycji Connected Drive, w związku z czym mam swoje playlisty, których sobie mogę tutaj słuchać, za których transfer nie płacę, ponieważ Spotify umożliwia mi pobieranie piosenek do offline'u i w związku z tym nie jest to streaming muzy z netu, jest to streaming bezpośrednio z mojego telefonu. No i dzisiaj jadę sobie w rytmie Michaela Jacksona. Tutaj jest bardzo charakterystyczny odcinek drogi, zaraz za Łomiankami, gdzie jest pasmo takich latarni, które świecą na nieco inny kolor. Teraz jeszcze nie jest w pełni ciemno, ale w nocy mnie strasznie drażni ten kolor na jezdni i właśnie nie wiem, czy to są LEDy, czy to są jakieś inne jarzeniówki, ale nie spotkałem takich właśnie lamp nigdzie indziej jak tutaj. Są mega dziwne. Ten kolor po prostu jest nie do ogarnięcia przez moje oczy. A to jest Wisłostrada, na której nie warto przekraczać dozwolonej prędkości 80 km na godzinę. Tutaj szansa, że stoją i suszą, jest jak 1 do 1 praktycznie. Może przesadzam, ale to jest generalnie złe miejsce do uprawiania sportowego stylu jazdy. O, jest, stoją i oni mają tutaj zaklepaną miejscówkę i często tutaj motocykliści wpadają, bo to jest jednak teren zabudowany, jakby nie patrzeć. Czy to jest teren zabudowany? Nie, wydaje mi się, że to jest teren zabudowany, słuchajcie. No i tutaj, jeżeli motocyklista pruje powyżej 130, no to może pożegnać się z prawkiem. Szeroka droga dwujezdniowa, 3 pasy w każdą stronę. No, ale pozory niestety mogą mylić. Tutaj też często strażacy miejscy się ustawiali i będą się jeszcze ustawiać do końca roku. Potem niestety nie będą mogli tego robić. Niestety, powiedziałem, ja to naprawdę powiedziałem. Patrzcie, jakie jest piękne, wręcz powiedziałbym zajebiste niebo dzisiaj. I właśnie kierujemy się póki co na zachód. Na zachód, żeby potem jechać na północ, czyli po kwadracie lecimy sobie na Bydgoszcz. Tak jak wam mówiłem, dzisiaj jechałem z domu na jedno spotkanie
do Czosnowa, tak? To jest za Łomiankami. A teraz lecę sobie na Bydgoszcz. Jutro najprawdopodobniej jeszcze będę z Bydgoszczy, prosto z Bydgoszczy jechać do Katowic. Nie no, niebo jest po prostu super. Dobrze, będziemy jechać wkrótce w lewo. A to, co widzicie teraz, to jest tak naprawdę A2, jednocześnie obwodnica Warszawy. Proszę jechać. Jeżeli tutaj byśmy skręcali w prawo, to byśmy wjechali w południową obwodnicę i kierowali się w kierunku na lotnisko. Tutaj tym wiaduktem. On jest nieostry chyba. W ogóle wszystko chyba jest nieostre. Dziwna jest ta kamera, za co was przepraszam. Zjeżdżamy elegancko na prawy pas i pilnujemy prawego pasa. Nie no, super jest ta pogoda. Ale jest zimno, a jeszcze opowiem wam śmieszniejszą rzecz, że zanim pojechałem na pierwsze spotkanie, to jeszcze zajrzałem na myjnię. Oczywiście myjnię taką bezdotykową. Dobra, i tutaj możemy sobie z tempomat 140. Zajechałem na myjnię, przemyłem jeszcze samochód trochę, żeby nie lubić iść w trasy samochodem, który ma brudne okna czy brudne lusterka, więc przemyłem samochód, ale zapomniałem o tym, że zaraz po zachodzie słońca temperatura spadnie na minusie. I patrzcie na maskę, tylko niech to wyostrzy. To badylarstwo. Nie wiem, czy to widać, czy nie, ale na masce ja myślałem, że to są krople wody, które nie zdążyły wyparować. Nie, to już jest lód. I najbardziej martwi mnie to, że nie otworzę bagażnika dzisiaj wieczorem, jak przyjadę na przykład na miejsce, bo podczas tego mycia ta uszczelka bagażnika zawsze jest mokra, ze względu na to, że to jest liftback. I jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. Zapomniałem po umyciu zostawić otwarty tylny spoiler, tak żeby sam się nie podniósł po tym, jak wjadę na obwodnicę, bo on się podnosi przy 110. I znaczy no, na minus 1 to wątpię, żeby aż tak... Żeby przymarz, tak? Ale w innej sytuacji, kiedy na przykład on by jeszcze był pokryty lodem, to myślę, że spokojnie siłownik spoilera tylnego byłby do wymiany. No chyba, że jest jakiś mechanizm, który zabezpiecza przepalenie silnika tylnego spoilera. Nie wiem. W każdym razie teraz widzę, że się już podniósł i go zablokowałem w tej pozycji, żeby szanowny już, jak to się ładnie mówi, już nie opadał. Ja tymczasem lecę dalej, będę po drodze szukać stacji benzynowej, jak wam wspomniałem. Zrobię sobie chwilę przerwy, wezmę ciepłą kawę, bo kubek Contigo niestety nie dał rady przez 2 godziny utrzymać mojej kawy w cieple. Stąd też, jeżeli byście chcieli kiedyś no i to za to właśnie się nienawidzi tirowców. Za mną kurwa nic nie jechało. Ja rozumiem, że oni muszą wyprzedzać i nie mam nic do tego, że tirowcy wyprzedzają na autostradzie czy na drodze ekspresowej, ale za przeproszeniem, no kurwa, przecież jeżeli za mną nie jedzie żaden inny samochód, to może poczekać, żebym ja spokojnie przejechał, a nie schamowywać mnie ze 140 do 80. Już nawet nie chodzi o komfort jazdy, tylko o to, że potem ja muszę zostawić parę tysięcy złotych na wymianę klocków i tarcz hamulcowych. No, a hamowanie z takiej prędkości, no to... No wyobraźcie sobie, jak lecą hamulce przy tego typu manewrach. Ale jeszcze jedna ciekawostka a propos hamulców, to nie wiem, czy wam opowiadałem o tym, że ostatnio wymieniałem komplet klocków oraz przednie tarcze jeszcze dodatkowo. Przednie tarcze by przeżyły jeszcze trochę kilometrów, jednakże pojawił się wżer taki, który dyskwalifikował tarczę z dalszej eksploatacji. On by się dalej pogłębiał, a wżer się pojawił na skutek najprawdopodobniej albo dostania się czegoś między tarczę a klocki. To wam chyba kiedyś też opowiadałem w tamtym roku, że jak kupiłem samochód, to miałem wrażenie, że piszczą hamulce. I to właśnie chyba było to. I to też, to coś, co wpadło, to też mogło być na dobrą sprawę rdza. Przez to, że samochód trochę stał od wyprodukowania. I... No i w każdym razie to był taki trochę niespodziewany wydatek, komplet przednich tarcz. Ale najśmieszniejsze właśnie jest to, tu zwalniamy, często tutaj stoją sobie i mierzą
czy na tej 40 naprawdę ludzie jadą 40. Zabawne. I na czym ja skończyłem? No i słuchajcie, po wymianie tych wszystkich podzespołów, czyli przód, tył, klocki plus te tarcze, okazało się, że samochód o wiele lepiej hamuje. Poprzednio nie narzekają na skuteczność hamowania, ale teraz są jeszcze lepsze żylety. I to właśnie chyba przez to, że teraz powierzchnia tarcz i klocków jest naprawdę do siebie dopasowana, a nie ma w tarczy jakiegoś wżeru i tym sposobem też w klocku, który w jakiś sposób no, wpływał ujemnie na siłę hamowania. Naprawdę różnica jest bardzo zauważalna. Tak samo jak zauważalne jest to, że jednak mimo tego, że jest okres międzywojenny, chciałem powiedzieć, międzyświąteczny, to jednak ruch na autostradzie jest i ten lewy pas... No i ten lewy pas z różnych względów się tutaj korkuje. Najczęściej jest to ze względu na niestety użytkowników, którzy nie potrafią używać tego pasa. Jednakże teraz będę odpuszczać chwilowo lewy pas ze względu na to, że tutaj stacja jest za 500 metrów. Zgłoszę się za chwilę. Stacja zaliczona. Trochę niewyraźnie, ale zaraz ostrość... chyba odzyskamy. Trzymajmy się trochę z dala od wyprzedzających się tirów ze względu na to, że cały czas łupie mi tutaj kamieniami. Tutaj też zresztą na tym odcinku A2 zgodnie z zapowiedzią ustawiono zakaz wyprzedzania dla pojazdów powyżej 3,5 ton. Oczywiście wszyscy mają to w dupie, bo w końcu prawo jest po to, żeby je łamać. Przynajmniej z tego założenia wychodzi wielu kierowców na naszych drogach. Co jest przerażające. Dalej piękne niebo, kurde, ładnie to widać w tej kamerze. I właśnie słuchajcie, a propos kamery, mnóstwo głosów odnośnie tego, że powinienem nagrywać z GoPro. Fajne ujęcia z zewnątrz, wewnątrz, to jest do zrobienia, jest to fajny pomysł, tylko jest jedna zasadnicza wada. Jak wiecie doskonale, ja większość teraz pokonuję po zmierzchu, a GoPro po zmierzchu to jest sieka. Jedno wielkie, potężne ziarno. GoPro kompletnie nie ogarnia jazdy w ciemności. Ma zbyt małą i zbyt mało wrażliwą matrycę, co powoduje to, że no taki obrazek po prostu jest nie do oglądania. No. Wielu też innych vlogerów, którzy kręcą podobne materiały jak ja, też nie kręci z tego względu właśnie po zmierzchu, mając GoPro, bo to jest w tym momencie bez sensu. Obraz jest taką, można powiedzieć, wizualną kakofonią. W każdym razie byłem na stacji, też się przebrałem. Mam tutaj na myśli to, że nie mam na sobie kurtki. Mam taki wieszak tutaj z tyłu akcesoryjny, który dostałem w prezencie do auta. To był element negocjacji. To sobie, że pan to auto, jak będzie wieszak, to wezmę. No i tym sposobem go dostałem. I stosuję go właśnie między innymi do wożenia zapasowej koszuli, jadąc na spotkania, więc mam zapasową koszulę i tam też odwieszam sobie kurtkę. Wjazda zimą, czy tam jesienią w kurtce, w samochodzie, to jest no średnia sprawa jak dla mnie. Też inaczej pasy leżą, inaczej po prostu prowadzi się samochód. Tak jest dużo przyjemniej, człowiek jakoś jest taki bardziej rozluźniony na trasie i można się poczuć niemalże jak w domu, niemalże jak w kapciach przy dobrym ustawieniu klimy. A przy podgrzewaniu foteli to już w ogóle. Po prostu, ja tak lubię i jeżeli ktoś z Was jeździ w trasie i ma kurtkę, to niech spróbuje sobie zrobić raz trip, po prostu będąc ubranym normalnie, czyli na przykład w jakąś koszulę, jakąś bluzę. Moim zdaniem niebo a ziemia, najbardziej to podziwiam Doli Baba, który w traku przy minus 10 przy śnieżycy jedzie w krótkim rękawku w środku. Fajnie to wygląda, naprawdę. Za co szacunek.
A my jedziemy, póki co mam 47 km do Łodzi. Znaczy, no nie do samej Łodzi, tylko do łódzkiego węzła A2 i A1. Wjedziemy sobie w A1 grzecznie. Tam będzie też nieco spokojniej, bo do Łodzi, między Łodzią a Warszawą A2 jest naprawdę zakorkowana. Znaczy, zakorkowana. Jest po prostu ciasno. Przez to używanie tempomatu, że tak powiem, zmusza człowieka do tego, żeby ciągle jednak hamować i przyspieszać. Jest to po prostu bez sensu. Ja tutaj zacząłem ograniczać użytkowanie tempomatu, bo co z tego, że mam włączony tempomat, jak i tak cały czas nogę muszę trzymać nad pedałem hamulca. No i to jest mega śmieszne. Jeszcze przy okazji, nie wiem, czy wam mówiłem o tym, że jak kupowałem ten samochód, to on został wyspecyfikowany w coś takiego, co się nazywa BMW Connected Drive. Po całą wersję Connected Drive, i żeby ją rozszerzyć, musiałem czekać do uruchomienia sklepu online w Polsce z możliwością zakupu nowych funkcjonalności. Jedną z tych nowych funkcjonalności jest coś takiego, co się nazywa RTTI, czyli chyba to jest Real Traffic coś tam Information. Real Time Traffic Information, o, coś takiego. I tutaj ta godzina 19.05, co widzicie, to jest godzina dotarcia do destynacji, a plus 2 minuty to jest informacja o tym, że ta trasa będzie trwała 2 minuty dłużej niż zwykle. Dlaczego? Ponieważ po drodze mogą być jakieś utrudnienia, może być jakiś korek, natężenie ruchu pewnie w centrum tego miasta, do którego jadę, o tej porze jest dosyć spore, więc dlatego doliczył te 2 minuty, ponieważ sprawdził online, że gdzieś tam po drodze jeszcze są korki. I to przelicza się w czasie rzeczywistym. W czasie rzeczywistym, czyli co 10 minut odpytywany jest jakiś tam serwer o sytuację na tej trasie. I może być tak, że za chwilę tutaj wyskoczy plus 16 minut, bo ludzie wyruszą z pracy do domu, chociaż nie, która jest 17, no tak. To za chwilę będzie mega jakiś wielki szczyt. Rozumiecie? 80 na godzinę? Bo ja nie. I nie miałem możliwości teraz wyprzedzenia tego użytkownika. Kurde, no wycieczka, ja pierdolę. I to jest zagrożenie na drodze, moim zdaniem. To jest zagrożenie na drodze. W każdym razie jest to o tyle fajna opcja, że informacje są w miarę wiarygodne. Tyle, ile to testuję, czyli z 2 miesiące, od kiedy dokupiłem tę opcję, raczej to się sprawdza. Jest jeszcze jedna opcja, jest jeszcze jedna fajna rzecz, która zawiera się w tym, to dynamiczne prowadzenie do celu, tak zwane. Jeżeli na autostradzie powstałby korek, to nawigacja wyśle mi informację o tym, że przede mną znajduje się zator, w związku z czym proponuje mi objazd. I jeżeli ja go zaakceptuję, to wówczas wytyczy mi nową trasę z możliwością powrotu na tą drogę za miejscem, w którym powstały te utrudnienia. Liczy się to też w momencie, kiedy mam na przykład jakiś napięty dzień. Czasami mi się tak zdarza, że nie wiem, mam na przykład 2 spotkania albo gdzieś jestem umówiony na sztywno na jakąś godzinę. Ja dzięki temu wiem, czy się spóźnię, czy się nie spóźnię. I teraz cyferka plus 2 już zniknęła. Czyli znowu serwer gdzieś tam został odpytany o to, czy są jakieś utrudnienia. Te, które były, okazało się, że zniknęły, tak? To się zdarza. I jest to fajna opcja i nie pamiętam, ile to kosztuje. Za chwilkę do was wrócę. Sorry, ale trochę ciężko mi nagrywać rozmowy. To chyba kosztuje chyba 700 za rok subskrypcji. No dużo i niedużo. A może 300? Cholera, nie. Albo 3, albo 700. Gdzieś mniej więcej koszt roczny subskrypcji tej usługi. No czemu nie na wyłączność? No z oczywistych względów nie na wyłączność, ponieważ niemieckie PKB musi być czymś budowanym. Ale
Moim zdaniem nawet jeżeli to kosztuje 700, to warto w sytuacji, kiedy się sporo jeździ, w sytuacji, kiedy ma się napięty często grafik, jeżeli człowiek się nie chce spóźniać, jeżeli nie chce się stresować, a ja mam to, że ja w korkach i w momencie, kiedy się spóźniam gdzieś, stresuję się i z tego względu jestem w stanie wydać sporo za to, żeby w jakiś sposób zwiększyć swój komfort psychiczny poruszania się po polskich drogach. Tak, to jest chyba najlepsze podsumowanie dla tego typu rzeczy. Ktoś oczywiście może zapytać, ale co ty gadasz, przecież Janosik albo jakieś inne zestawy nawigacji też mają na żywo aktualizowany stan dróg i informacje drogowe. Tak, tylko jest jeszcze jedna kwestia. Ja nienawidzę kabli w samochodzie. Nienawidzę podpinania różnych rzeczy pod stacyjkę, wywieszania choinek na szybie i 6 różnych device'ów, telefonu, nawigacji, Janosika i jeszcze czegoś. Lubię mieć porządek i lubię mieć wszystko w jednym, tak więc kupując samochód też patrzyłem na to, żeby wszystko mieć w jednym, że tak powiem, w jednym ekranie, czyli tutaj mam i nawigację, i mam telefon w tym ekranie. Mogę mieć telefon schowany w podłokietnik i tam niech on się tam wentyluje i ładuje. I to mi zapewnia ten komfort po prostu, że nie muszę niczego szukać w samochodzie, nie muszę się nigdzie plątać. Skupiam się po prostu na przyjemności z jazdy albo też nieprzyjemności, co też niestety często ma miejsce. Więc no, to jest takie moje podejście. Każdy z was może mieć inne. Inni lubią mieć porozwieszane różnego rodzaju device'y. Bo przecież jeszcze rejestrator. No to w sumie by wychodziło na to, żebym musiał mieć tutaj telefon, nawigacja i rejestrator. 3 urządzenia. Oczywiście można mieć 3 w jednym, ale jak to mawia fajne polskie przysłowie, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Dlatego moim zdaniem nawigacja powinna służyć do nawigacji, telefon powinien służyć do dzwonienia, a rejestrator do rejestrowania. I teraz kiciochy, zjeżdżamy na Gdańsk. Czyli jesteśmy już pod Łodzią i teraz jeżdżamy w A1, jedziemy w kierunku północnym aż do zjazdu na trasę krajową numer 10, która to doprowadzi nas do celu. 70, lekka redukcja. Kurde, wszystko widzi się nieostro. Teraz? Może to ja tak widzę tylko? W każdym razie totalnie bezbolesny zjazd w A1. Być może już go wam kiedyś w przeszłości pokazywałem. A1, przynajmniej na tym odcinku do Torunia, przepraszam, wyróżnia się tym, że jest na niej w miarę pusto. Zresztą jest to też świeża dosyć droga, bo oni ją otworzyli 3 lata temu. I tutaj na spokojnie tempomat można włączyć i jechać nie dotykając pedału hamulca przez dobre kilkadziesiąt kilometrów. Nowy Superb, bardzo fajnie wygląda z... Jezu, Superb, nowa Octavia fajnie wygląda z tyłu, z tymi LED-owymi światłami. Ładnie to Volkswagen poprowadził. Jeszcze słuchajcie o jeździe lewym pasem, tak na sekundkę, bo ktoś mi wcześniej zwrócił uwagę, że gdzieś tam jakiś fragment jechałem lewym pasem. I powiem wam, że owszem, zdarza mi się jechać dłuższą chwilę lewym pasem, kiedy kogoś nie wyprzedzam, ale robię to ze względu na to, że być może są jakieś sprzyjające warunki ku temu, tak? Czyli jest mały ruch, a prawy pas na przykład jest dziurawy i wtedy
staram się zwracać baczną uwagę na to, co dzieje się w moim wstecznym lusterku. I jeżeli tylko ktokolwiek mi się pojawia na lewym pasie w oddali, to od razu zmieniam pas na lewy, tak żeby go nie tamować. Bo co w zamyśle tego przepisu miał ustawodawca, zabraniając nieuzasadnionej jazdy lewym pasem? Płynność ruchu, to żeby inni, którzy jadą szybciej, bez względu na to, czy jadą zgodnie z przepisami, czy też nie, żeby mieli możliwość swobodnego wyprzedzania pojazdów jadących wolniej. Jeżeli ktoś jedzie wolno lewym pasem, utrudniając temu za nami rozwinięcie żądanej przez niego prędkości, no to wówczas no jest to po prostu słabe. Tutaj ze względu na to, że jest bardzo mały ruch, ja jeżeli widzę, że jest niewielki dystans pomiędzy dwoma samochodami, tak jak tutaj, no to oczywiście mógłbym jeszcze tutaj na chwilę zjechać na prawy pas, ale no czy ma to sens w sytuacji, kiedy za mną naprawdę nie ma nikogo, kto jest zainteresowany jazdą tym lewym pasem? Tutaj oczywiście kulturalnie sobie zjadę, ale jeżeli generalnie jestem osobą zamykającą lewy pas, a za mną nikogo nie ma, ani nie widzę kogoś, żeby ktoś się zabierał do wyprzedzania, do zmiany pasa na lewy, no to wówczas no nie popadam w taką skrajność, tak? Wiem, że jest prawo i jest logika, tak mi się wydaje, więc w taki sposób ja siebie rozgrzeszam, przynajmniej po zmierzchu i tam, gdzie jest naprawdę mało samochodów. Zwłaszcza w takich miejscach jak tutaj. Tutaj w odróżnieniu do A2 panuje zupełnie inny klimat jazdy i myślę, że bardzo szybko będziemy żałować, że wybudowaliśmy łącznik autostradowy pomiędzy Warszawą a Zachodem, który posiada jedynie dwa pasy. Tam moim zdaniem A2 pomiędzy Warszawą a Poznaniem powinna cały czas lecieć trzema pasami. Ja wiem, że to są 50% większe koszty budowy, ale to jest inwestycja na przyszłość, żeby tamtędy dało się jeździć, bo myślę, że za parę lat będzie mega problem. I ta A2, nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś nagrywałem taki film w którejś wakacje, który pokazywał, w jaki sposób w ciągu dnia się jeździ po A2 w momencie, kiedy jest na przykład zmiana turnusów. No, średnią prędkość na tym odcinku miałem 90 km na godzinę. To i tak sporo, ktoś powie, no bo i tak jakbym jeździł krajówką, to bym miał tam maksymalnie 60. No to jest prawda, tylko że nie po to buduje się autostrady, żeby jeździć 90 km na godzinę. A jeżeli jest banda debili, którzy są wakacyjnymi kierowcami, którzy jeżdżą w niedzielę do kościoła i raz do roku na wakacje i nigdy nie byli wcześniej na autostradzie, no to nimi powinna się, moim zdaniem, po prostu, za nim się powinna wziąć policja i potraktować na serio kwestie poruszania się prawidłowego po autostradzie i nauczenia ich pewnych zachowań, które są standardami w Europie i które są ujęte w naszych przepisach, jednakże nie są sankcjonowane. No i właśnie ta jazda lewym pasem, jest w tym momencie irytująca, jeżeli ktoś jest na tym lewym pasie, ale nie wie, do czego on tak naprawdę służy. I też wam pokazywałem liczne przykłady licznych kierowców w mieście i na autostradach, zwłaszcza na autostradach, którzy potrafią jechać 90 km na godzinę lewym pasem, nie wiedząc w ogóle, dlaczego oni są na tym lewym pasie i do czego on służy. I wtedy naprawdę robi się problem i dochodzi do licznych niebezpiecznych sytuacji. Stąd też właśnie taki apel, żeby jeżeli jesteśmy na lewym pasie, to żeby patrzeć we wsteczne lusterko i zastanowić się, czy oby nie mamy możliwości zjazdy na prawy. To często zwiąże się z poświęceniem, tak? Ze schamowaniem swojej prędkości i odbiciem na prawo. No ale no, niestety, no, nawet dzisiaj podczas chyba kręcenia tego filmu mogliście zauważyć dwie albo trzy takie sytuacje, że zjeżdżam komuś z lewego na prawy i wbijam się przykładowo pod o wiele wolniej jadący inny samochód, mocno redukuję prędkość, żeby tylko tam tego przepuścić, żeby nie musiał się irytować. Także owszem, ja jechałem zgodnie z przepisami, ale on ma prawo jechać te 180 na godzinę lewym pasem, bo to, że on łamie, to, że on jedzie z prędkością nieprzepisową, mnie nie interesuje, nie powinno interesować. Ja jemu powinienem zapewnić wolność
inny lewy pas, jeżeli mam taką możliwość. Miałem taką możliwość, wiązało się to z hamowaniem, no ale, ale ustąpiłem mu tego pasa, bo na tym wydaje mi się polega partnerstwo na naszych drogach. To jeszcze co wam mogę pokazać ciekawego? Ktoś o tym pisał do mnie. Czy w momencie, kiedy działają automatyczne światła długie, to czy pojawia się jakaś dodatkowa kontrolka? Tak, zielona kontrolka mówi, że te długie światła czuwają, a niebieska, że w tej chwili w jakimś stopniu są używane. I ja, Jezu, ja nie pamiętam w końcu, czy ja wam pokazywałem, jak działają te światła. W tym momencie jeden reflektor prawy oświetla bok drogi, lewy nie oświetla długimi, ponieważ poruszają się pojazdy z naprzeciwka. Jeżeli by się nie poruszały z naprzeciwka, to wówczas by się przełączyły dwa reflektory i by świeciły tak jak długimi. Prawy reflektor w tym momencie jest, nie świeci na wprost, tylko odchylił się o powiedzmy jakieś 20 stopni w prawo, tak żeby nie oślepiać. I teraz zbliżamy się do tira. Są włączone długie, jest tir. Teraz jeżeli włączę się na prawy, wyłączyły się. I teraz minąłem tira, zjeżdżam na prawy pas i automatycznie włączy się prawy reflektor, jeżeli zostaną spełnione jakieś tam warunki. No, czasami jest tak, że się nie włącza, tak jak teraz. Mimo że teoretycznie mógłbym na zakręcie oślepić tego, co jest tutaj przede mną. Ale nie, włączyły się. Po prostu kąt pojazdu chyba się zmienił i samochód uznał, że może włączyć. I teraz znowu się włączył. Ze względu chyba na to, że jedziemy po zakręcie i że na tym zakręcie, na tym łuku drogi mógłbym jednak walić na pas naprzeciwko. I teraz wjeżdżamy w obszar, w którym są latarnie i tutaj raczej one nie działają. Przez to też można ich używać w terenie zabudowanym, znaczy mieć włączoną opcję, tą zieloną opcję można mieć włączoną, bez ryzyka, że zaczniemy ich używać w terenie zabudowanym. Bo jak jest droga oświetlona, to one po prostu nie działają, co jest, że tak powiem, zgodne z logiką. Ale jak tylko wyjedziemy, samochód odczeka chwilę i włączą się w jakimś stopniu światła długie. I powiem wam, że używam tej opcji nie ze względu na doświetlanie samej drogi, tylko fajne jest właśnie to, tak jak teraz widzicie, że oświetlany jest poboczem takim intensywnym światłem. Na autostradzie to jeszcze nie jest aż tak bardzo przydatne jak na przykład takiej drodze krajowej, ponieważ zawczasu możemy zobaczyć zwierzynę, bo tym sposobem oświetlana jest spora połać lasu. I nieraz już widziałem gdzieś tam w krzakach oczy jakiegoś zwierza, który zastanawiał się, czy przelatywać przed tym białym, czy za tym białym. W każdym razie fajna, przydatna opcja i chyba nie droga, tylko trzeba mieć adaptacyjne światła przednie, żeby to było. A sama opcja tych światł kosztuje chyba 800. Strasznie oślepia. A nowy samochód, słuchajcie, i z ksenonami, które powinny się samopoziomować. Dziwne. Nie są włączone długie. I zaraz się włączy. A przynajmniej powinny. No to jest jakaś taka losowość. No, ja nie wiem dokładnie, jak działa ten system. Wiem, że jest w lusterku wbudowana kamera, która monitoruje ruch pojazdów na moim i na przeciwnym pasie. I w instrukcji obsługi jest napisane, że nie powinno się tego używać w terenie górzystym i gdzieś, gdzie są spore winkle. Ale tą fabką pruje. Ciekawe, jaki silnik tam ma, ale jakikolwiek by nie był silnik w fabii, to i tak tam gaz musi być lekko już pod podłogę. No i znowu się włączyły.
myślę, że to ujęcie jest takie optymalne, jeżeli chodzi o pokazanie Wam tej funkcjonalności. 114 km do zjazdu z autostrady. Szybko to zrobimy, w 45 minut. No i właśnie ten, poza terenem zabudowanym, gdzie nie ma dróg dwujezdniowych, to działa fenomenalnie, ponieważ jeżeli jedziemy za samochodem, a nikt nie porusza się z naprzeciwka, to można ujrzeć, jak fajnie samochód przed nami znajduje się w takim tunelu świetlnym. Świeci się prawy i lewy reflektor w trybie świateł długich, ale wycina środek, przez co pojazd przed nami nie jest w ogóle oślepiany i nawet nie ma pojęcia, że my tak naprawdę jedziemy na długich. A wszystko, co nad tym pojazdem i z dala od jego prawej i lewej krawędzi, jest fenomenalnie oświetlone. Super funkcja, tylko że niestety upośledzona na drogach górzystych, znaczy może nie górzystych, ale na pewno na drogach krętych, na drodze krajowej numer 1 przed Częstochową ten system nie działa. Wariuje po prostu. Tam coś jest, tam jest taka geometria tej trasy, że ten system się gubi po prostu i używanie go nie ma sensu, ale na takich drogach jak te są super. Pokażę Wam, jak zjedziemy z autostrady, lepiej wycinanie tych poszczególnych sektorów. Chociaż mam wrażenie, że Wam to pokazywałem, ale w końcu miał być film z trasy, to będzie nieco inna trasa, a tematyka mam nadzieję Was interesująca, bo sporo też pytań na ten temat do mnie trafiało od Was. Włocławek, północ, czyli za kilka minut już będę zjeżdżać z A1-ki. To będzie gdzieś na wysokości Torunia bodajże. I to jest ucieczka tuż przed bramkami, taki fuks. Po chwilę dalej są już... Chwilę dalej już są pierwsze bramki, które oznaczają początek płatnej autostrady, która to prowadzi do samego Gdańska. No, a tutaj kierunkowskazów ten pan nie musi używać. Został z tego zwolniony. No, w każdym razie dzisiaj naprawdę mały ruch jest, nawet jak na ten odcinek A1-ki. I mam nadzieję, że centrum miasta, do którego jadę, tak samo będzie dzisiaj puste. Sorry. Tam pierwszy co zamelduję się w hotelu, a potem pojadę na spotkanie. Znaczy pójdę. Jechać na to spotkanie nie powinienem zdecydowanie. Tutaj jak tylko mini okres karencji, to też będą bramki. Więc domyślę, cała A2 i A1 będzie obramkowana. Powodzenia. Ciężko się będzie jeździło po tym kraju. Znaczy ja na szczęście mam, słuchajcie, Viatola, co sobie bardzo cenię. I który pozwala mi zaoszczędzić sporo czasu. Jakby więcej ludzi miało tego typu system w samochodzie, który naprawdę jest niedrogi i bardzo komfortowy, bo mnie Viatol, czyli urządzenie, które znajduje się tutaj, którego pewnie nie widzicie, pod lusterkiem mam tak zamaskowane, to urządzenie, które mam pod lusterkiem, kosztuje 100 zł, z czego jest już ono doładowane za 5 dych. Z tych 5 dych to ja może zużyłem, nie wiem, z 5 zł zużyłem w sumie, ponieważ mam to szczęście, że sporo jeżdżę po Śląsku, a tam poruszanie się po lokalnych bramkach jest bezpłatne, czyli przejazd, załóżmy, z Gliwic do Katowic jest za free między tymi dwoma bramkami. No ale czy jest za free, czy nie, i tak trzeba przejechać przez bramki, tak, więc... Nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym mi dojeżdżał codziennie do pracy, załóżmy, właśnie z Gliwic do Katowic i codziennie stał, kurczę, przy bramkach. Zamiast kupić urządzenie za de facto 5 dych, no nie, no za 100, tak, no bo to
te 50 zł to niekoniecznie musi się zwrócić, jeżeli ktoś nie wyjeżdża poza obręb Górnego Śląska, tak? No ale Jezu, no ile czasu to człowiek zaoszczędzi? Ja wiem, że no 100 to dla niektórych może wydawać się spora ilość pieniędzy, ale ten zaoszczędzony czas można by było zainwestować w jakiś sposób, żeby stać się na przykład bogatszym, rozwijać jakieś swoje pasje albo własny biznes, ile to paliwa też się zaoszczędzi. Ja nie wiem. Więc no to takie moje przemyślenie i właśnie często jak jestem, jak stoję gdzieś na tych bramkach, to się mocno dziwię. Mimo, że dosyć... Ja zresztą jestem klientem z kampanii Viatola, gdzieś tam w internecie widziałem jakiś baner, bo nie mam adblocka i zostałem przekonany, tak? Wydaj 100, z czego 50 będziesz miał, za 50 będziesz miał doładowanie już w Viatolu na normalnie na przejazdy. Więc no, skusiłem się i nie żałuję. Zawsze jak jest kolejka na bramkach, ja mknę sobie tą prawą, która domyślnie w przekonaniu wielu jest dedykowana tylko tirom. I jest to o wiele szybszy system niż podawanie i wyjmowanie jakiegoś kartonika, dawanie kobiecie do rozliczenia czy do sprawdzania potem tego biletu wjazdu na autostradę. Dlatego wydaje mi się, że no, kolejki na bramkach by były co najmniej o połowę mniejsze. Droga krajowa numer 10. Czyli to, czego najbardziej nienawidzę, jednopasmowa droga, kilka tirów z bardzo małym dystansem pomiędzy sobą, co sprawia, że wyprzedzanie tutaj może nie jest możliwe, ale jest na pewno utrudnione i dosyć ryzykowne. Przejścia, ograniczenia, ciągłe pojedyncze, podwójne, dosyć słaba widoczność. I ogranicza się to de facto do tego, że ja w wielu sytuacjach, jeżeli naprawdę się nie śpieszę jakoś mega, to po prostu zawieszam tryb wyprzedzenia absolutnie, bo to szkoda nerwów i szkoda życia, zdrowia. I w takiej sytuacji po prostu mknę sobie beztrosko, przyłączam się w Eco Pro. Jak jakiś tir jedzie na tempomacie, to wtedy ja też zapinam i cieszę się, że tak powiem, beztroską jazdą do przodu. Więc jakbym wyprzedził tego kierowcę, tego tira właściwie, to powiedzmy jechałbym te 90-100 i dla tych 20 km różnicy, niecałych 20 km różnicy, nie chce mi się po prostu co chwilę kogoś wyprzedzać. No bo co z tego, że ja wyprzedzę tego tira, jak za 300 metrów jest kolejny i szkoda po prostu... Szkoda marnować energię na to wyprzedzanie. Więc teraz w tym momencie zapiąłem tempomat na 80. No tutaj pod górkę panowie tirowie zwalniają nieco, trudno. Tak na dobrą sprawę już jadę sobie zanim powiedzmy te 1,5 km. No i jak na razie no nie ma żadnej okazji do wyprzedzania, tak. No i przed tym tirem jest jeszcze spokojnie raz, dwa, trzy, cztery inne. Je wszystkie bym musiał wyprzedzić, bo one wszystkie jadą z tą samą prędkością. Dla mnie to jest po prostu bezsens w takiej sytuacji. Stąd też właśnie trochę to z lenistwa, trochę z tego względu, że właśnie nie śpieszy mi się, bo nie jestem umówiony na aż tak sztywno, żeby i też nie jestem opóźniony w żaden sposób, no. Dlatego mi to w zupełności wystarcza w tej sytuacji takie tempo, chociaż tak jak widać, tutaj też są ograniczenia, teraz na przykład jest do 70, więc no wiele się nie zyskuje naprawdę
w takiej sytuacji. Być może na jakimś dłuższym odcinku, jeżeli ja bym miał jechać za tym tirem 200 km, no to być może bardziej bym się irytował i wtedy bym wyprzedzał. No i teraz widzicie, jak doświetlony mam, tak doświetloną mam prawą część pobocza. Czyli teoretycznie teraz w tym momencie jadę na długi. Tylko że w tej chwili działa tylko jeden. Jak będą sprzyjające warunki, to i prawy, i lewy będzie się widzieć w długi, jako długie, ale będą one odchylone w takim stopniu, że kierowcy tira nie będę w żaden sposób oślepiać. Na razie tylko z jednej strony to widać. Tu też chodzi o to, że to jest po pierwsze, czy to jest duży ruch z naprzeciwka, a po drugie chyba też zbyt mały dystans trzymam od tego, od tej ciężarówki i być może z tego to też wynika. A za mną oczywiście, jak to w takiej sytuacji najczęściej bywa, jedzie ktoś, kto mnie masakrycznie oślepia. I to mnie bardziej irytuje niż ten tir. Widzicie, jakiego koloru mam lusterka? Już prawie zielone się zrobiły z tego oślepiania. I to właśnie wtedy, jeżeli ma się... właśnie wtedy, kiedy są lusterka fotochromatyczne, to widać, jak często coś z tymi światłami jest nie tak. Za nami pan bierze się za wyprzedzanie, ja mu zrobię przed sobą trochę miejsca, jakby mu się nie powiodło w jakiś sposób. No ale tak jak wam mówię, no... Szóstka? O Jezu. Szóstka w macie. Muszę sporo jeszcze filmów ponagrywać, żeby się dorobić takiej BM. Nie, to nie ma sensu. Nie ma sensu. Oni akurat wjechali w taką lukę, w której też będą tkwili, więc wyprzedzili jedną ciężarówkę i to tyle, jeżeli chodzi o ich wyprzedzanie. No, więc teraz dojeżdżam do Bydgoszczy, będę się meldować w hotelu. Ponieważ jest ta przerwa międzyświąteczna, to jutro mam tak luźniej, więc jutro jadę najprawdopodobniej na Śląsk, prosto z Bydgoszczy, ale tego jeszcze nie wiem na 100%. To zależy od mojej jutrzejszej formy. Jeżeli jutro bym na przykład nie jechał, to może jutro w Bydgoszczy, korzystając z tego, że mam taki wolniejszy dzień, pojadę na przykład skontrolować wyważenie tych felg zimowych. To są felgi, które zostały wyważone w fabryce. Miałem je na kołach przez 3 albo 4 miesiące po odebraniu samochodu. Jak pan ładnie długimi. Potem one poszły sobie na odstawkę, bo to są zimowe i de facto ja ich nigdy nie wyważałem. Teraz też je założyłem na koła i powiem wam szczerze, że no warto sprawdzić. Nie mówię, że coś bije, bo to nie jest Skoda. O Jezu, ledwo się zmieścił. Nie mówię, że coś bije, chodzi mi tutaj o profilaktykę. Ponieważ koła mogą być źle wyważone i można tego nie odczuwać na kole kierownicy czy w podłodze. Jednakże każda odchyłka od normy działa negatywnie na zużycie takich podzespołów jak zawieszenie, jak amortyzatory, które tutaj są niestety drogie i chciałbym jak najdłużej zachować przy życiu. No i także łożyska. Łożyska też nie należą do tanich elementów i ich wymiana nie jest aż tak prosta, jakby się mogło wydawać, więc patrzcie, jaki sznur samochodów. Nie ma gdzie wyprzedzić. Także właśnie z tego względu, no zobaczę, może po prostu w Bydgoszczy będzie jakaś wulkanizacja, podjadę, sprawdzenie wyważenia kół kosztuje grosze, ja myślę, że to jest zabawa, nie wiem, 60 zł to będzie mi kosztowało 50, a dzięki temu być może zaoszczędzę na podzespołach, innych podzespołach dużo droższych samochodów, które dzięki temu będą sobie żyły znacznie dłużej. I mówiłem wam, że wjadę na dziesiątkę i zobaczymy, w jaki sposób działają te długie w momencie, kiedy wycinają miejsce na samochód po środku, ale no jak na razie nie zostały spełnione te warunki, które założył sobie projektant tego rozwiązania. No i właśnie, a propos właśnie wyprzedzania. Nie chciałoby mi się.
wolę wychillować spokojnie i delektować się jazdą i w skupieniu, w miarę w skupieniu nieco ponagrywać, ponadrabiać zaległości, bo dopominaliście się ostatnio o tasiemca, więc będzie tasiemiec godzinny, szanowni państwo. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nie wiem, ile jest na tę chwilę, ale myślę, że już z pół godzinki spokojnie ten film trwa. I podziwiam tych, którzy to oglądają, którzy oglądają moje filmy o takim czasie trwania. Nie wiem, ja może zrobię, kurczę, jakiś konkurs, że w środku będzie filmu na przykład słowo dupa i jeżeli ktoś usłyszy to słowo dupa, to żeby napisał na przykład w komentarzu, że padło słowo dupa. Też patrząc po stereotypach różnych kierowców, bo ja dalej oczywiście jadę za tą kawalkadą całą w konwoju, patrząc po stereotypach, to pewnie niektórzy się dziwią, że kierowca białego BMW jedzie w taki sposób i że ogólnie daje mało pretekstów chyba na drodze do, mówiąc wprost, kurwienia na mnie. Bo tak jak wam mówię, no motoryzację można kochać, ale to nie znaczy, że trzeba wykorzystywać swój temperament na każdym kilometrze pokonywanej trasy i czasami naprawdę warto jest wrzucić na luz i jeździć w miarę zgodnie z przepisami, bo to nie jest tak, że ja jestem aniołem drogowym, bo oczywiście też przepisy drogowe łamię i nie stosuję się do wszystkich i wydaje mi się, że nie ma takich dziewic drogowych, które w życiu nie złamały żadnego przepisu. Są po prostu pewne zachowania, które przechodzą umysł i nie przechodzą umysł. Czyli można naginać przepisy, ale do jakiegoś limitu, jakiegoś rozsądku, tym bardziej jeżeli jakaś konfiguracja różnych znaków albo konfiguracja infrastruktury jest nielogiczna i zmusza nas do nielogicznego zachowania. Mam to i na myśli, nie wiem, chore ograniczenia prędkości, tak jak to było przez długi czas na południowej obwodnicy Warszawy do 70 km na godzinę, tylko dlatego, bo na przykład ekran dźwiękoszczelny nie miał tego atestu, który miał mieć, w związku z czym latarnie miały nie ten atest, który miały mieć, w związku z czym nie dopuszczono tam prędkości do 120 na godzinę, tylko do 70 na przykład, co było moim zdaniem mega, mega paranoją i to było ograniczenie prędkości, które świetnie denerwowało wszystkich wokół, zwłaszcza jeżeli codziennie stała tam policja na tym odcinku, więc tutaj ja się nie dziwię i w wielu innych sytuacjach też są takie konfiguracje znaków, które są sprzeczne z logiką, ograniczenia, które są dostosowane do samochodów nie z tej epoki, chociaż nie wiem, czy Polonez jest, czy stary Polonez jest mniej bezpieczny od 25-letniej BMW-cy z przestawioną geometrią. W każdym razie jakoś nigdy nie miałem polotu do popełniania szaleństw na drodze i jakoś zawsze starałem się jeździć w taki sposób, żebym potem nie miał na przykład kogoś na sumieniu. I cały czas się do tego stosuję, że ja wolę spokojnie spać po nocy i mieć w miarę święty spokój i nigdy nie pluć sobie w brodę, że doprowadziłem do jakiejś niebezpiecznej sytuacji na drodze, że komuś utrudniłem życie albo komuś odebrałem zdrowie czy życie. Wiem, że to brzmi cholernie banalnie, ale to wraz z wiekiem człowiek chyba sobie coraz bardziej zaczyna z tego zdawać sprawę. Powiem wam, że nawet po zdaniu prawka jakoś nie miałem ciągot do uprawiania, do zamienienia drogi na tor wyścigowy.
to chyba tyle, jeżeli chodzi o tego typu zwierzenia. Do celu mam jeszcze 20 minut. Więc się relaksuję za kółkiem. Spać mi się chce już trochę. Bo dzisiaj o jednej kawie, druga mi wystygła. Więc kubki termiczne są do dupy i są w stanie przedłużyć żywotność kawy o godzinę. Mnie to nie interesuje. To już chyba lepiej sobie zjeść na stację i kupić po prostu na świeżo. Szkoda, że przed zjazdem tutaj na dziesiątkę nie zresetowałem tymczasowego spalania, bo myślę, żebym tutaj zszedł, słuchajcie, do poniżej 5 litrów spokojnie. Cały czas lecę sobie w EcoPro i w związku z tym nie jadę, a żegluję tak naprawdę. Żeglowanie polega na tym, że po puszczeniu pedału przyspieszania w samochodzie skrzynia przełącza się na luz automatycznie, więc dzięki temu co chwilę, przez chwilę jadę de facto na luzie. Auto się toczy wówczas i tak naprawdę hamuje je jedynie opory toczenia, no i opory powietrza. Na luzie. Nie na luzie. Na luzie. Zapomniałem jeszcze o tym analizatorze, że faktycznie można sobie sprawdzić na przestrzeni czasu, ile tak naprawdę samochód palił. Średnia to jest 7,0, ale to jest średnia z jakoś z 3, może 4000 km. A teraz aktualnie grubo, średnia grubo poniżej 5 wyszłoby tutaj. Myślę, że tutaj by wyszło 4,8 może z tego. Dobra, to co, resetujemy? No. Czy ja nie mogę tego z palca zresetować? O, zresetowałem. No i super. 2,8. Nie, tak mówiąc serio, to jeżeli... jeżeli bym tak jeździł przez cały czas, co mi się rzadko zdarza, jeżeli bym nie wyjeżdżał na autostrady, to naprawdę mógłbym się pochwalić mega mistrzowskim spalaniem. Myślę, że Waldek, motodoradca, byłby ze mnie naprawdę dumny. Przypomnę, dwulitrowy diesel, 183 konie, automatyczna skrzynia biegów i napęd X-Drive, czyli 4x4. No i też samochód, który waży chyba 1700 kilo. No i jak sobie pośmigaliśmy teraz trochę za tirem, wyszło 4 litry średnie spalanie, ale wjeżdżamy właśnie na ekspresówkę. I przekroczyliśmy limit EcoPro, niestety. Wracanko, tak? A nie, źle pojechałem. I oto na miejscu i to koniec części pierwszej, nie ostatniej.
A oto dzień drugi, tak wygląda po nocce w hotelu Moja Szyba. W nocy było coś w okolicach chyba minus 6 stopni, od tej strony świeciło słońce. Więc mam w połowie dobrą szybę, a w połowie nie. Silnik w ogóle dzisiaj używał świec żarowych do startu, mimo że teraz jest minus 2, no ale widocznie uznał, że tak powinno być. Jest zła wiadomość taka, że zostawiłem kamerę w samochodzie, przez co poziom jej naładowania spadł niemalże do zera. Jestem ciekaw, czy to jest stan przejściowy, czy permanentny. Jeżeli by się okazało, że niestety ta bateria się już nie podniesie, to będę musiał was przeprosić i ten tasiemiec będzie troszeczkę mniej tasiemcowaty. A jeżeli odżyje, to się jeszcze tutaj pojawię. Bateria się ogrzała i pokazuje, że jeszcze chwilę mogę nieco pooperować tutaj obrazem i dźwiękiem, chociaż pewnie wolelibyście sam obraz. W każdym razie chciałbym wam tylko powiedzieć, że nie jadę jednak dzisiaj do Katowic, wracam do Warszawy. Przełożyłem śląski wypad na przyszły tydzień albo na jeszcze przyślejszy tydzień i przez to będę mógł dzisiaj nieco odpocząć i przede wszystkim podkurować się, bo oczywiście zabrałem, wyjeżdżając z Warszawy było 7 stopni i zabrałem cienką kurtkę, taką samochodową typowo i niestety, ale na minus 6, minus 7 stopniach nie sprawdziła się zbytnio i też dlatego mam, myślę, chyba gorączkę. Gardło mnie naparza w taki sposób, że ledwo przełykam ślinę, no i generalnie no, Sylwester być może spędzę w łóżku razem z filiżanką herbaty zamiast z piwem. W każdym razie wypad podsumuję w taki sposób, że warto jest właśnie w takim okresie międzyświątecznym się poruszać po Polsce. Jest naprawdę dużo spokojniej, tym bardziej jeszcze mamy piękną pogodę, dosyć niezłe warunki, chociaż też powiem szczerze, że nieco brakuje mi tego śniegu. Ale myślę, że on też wkrótce się pojawi. Póki co jest minus 3 i przez cały tydzień ma być cały czas na minusie, ale nie przewiduje się opadów, ma być słoneczna, piękna aura. No jak będzie, to tak naprawdę zobaczymy, bo to wszystko kwestia prognoz. W każdym razie jeszcze raz dziękuję za ten wspólny dzisiejszy, wczorajszy dzisiejszy wyjazd, który pokonaliśmy wspólnie i co robię i co realizuję dla was specjalnie na wasze życzenie, czyli nieco dłuższe formy i też wyprawy. Teraz w każdej chwili może już mi paść zasilanie w kamerze, dlatego będę po prostu się z wami naprawdę teraz żegnać. Dzięki wam bardzo, pozdrawiam i zachęcam do subskrypcji.